Siemanko, z tej strony Rolec, witam Was w teście oraz recenzji kamerki 4K Action Camera. Dostałem ją od firmy Gearbest, także dziękuję bardzo. Link do tej kamery znajdziecie w opisie filmu. Także pierwsze co zrobimy, to sobie ją zunboxingujemy i pokażę Wam na początku specyfikację. Także możecie sobie przeczytać specyfikację. Cyk, ja już nie będę przedłużać. Tutaj mamy chyba zestaw, co się znajduje. Z drugiej strony mamy kod kreskowy, pod spodu nic, także dobra. Żeby ją otworzyć, wystarczy otworzyć górę. Czy to nie jest zabezpieczone? Jest kurczę zabezpieczone, a ja nie mam czym tego przeciąć, więc momencik, wezmę tylko nożyczki. Dobra, mam nożyczki, także przyciachamy sobie te dwie plomby, czy plomby, te dwie tasiemki po bokach. Jedna przeciachana i druga przeciachana. Także nożyczki na bok i otwieramy. Proszę. Oto cały zestaw. Tak, oczywiście. To jest cały zestaw tej kamerki. To damy na bok. I tak, w zestawie znajdziemy właśnie kamerkę w wodoodpornym etui. Prezentuje się w ten sposób. Cyk. Pokazuję Wam ze wszystkich stron. Teraz wyjmiemy sobie kamerkę z etui. Ze względu na to, że nie będę przeprowadzać testu wodnego, bo nie ma sensu. Także etui wodoodporne prezentuje się tak. Wchodzimy sobie tutaj. Pierw Wam pokażę, jak wygląda sama kamerka. Tak wygląda ona z przodu. Tak wygląda z tej strony. Tak wygląda z tej. Tak z tej. I tak z tej. Proszę bardzo. No. Także tak się prezentuje ta kamerka. Oddalę i pokażę Wam, co się znajduje w zestawie. A mianowicie znajdziemy taki oto uchwycik z przyklejką. Znajdziemy drzwiczki zapasowe do kamerki. Tylko że z dziurami, także będzie lepiej nam zbierała audio wtedy. Znajdziemy takiego klipsa. Znajdziemy kolejną przylepkę, ramkę na kamerkę z gwintami z obu stron, czyli myślę, że to jest po to, żeby używać kamerki jako wideorejestrator do samochodu. Kolejny znajdziemy pilocik, którego nie będę używać, ponieważ nie ogarniam takiej technologii i po prostu nie chce mi się bawić pilotem. Mamy tutaj taki uchwycik ze śrubą, mamy uchwyt rowerowy. Mamy taką oto takiego klipsa. Mamy ładowarkę sieciową na USB. Kolejny akcesorium do montażu. Kilka takich przejściówek. Znajdziemy też co to może być? Znajdziemy jakieś paski montażowe. Znajdziemy kolejne przylepki zapasowe. Znajdziemy taki oto paseczek, mianowicie możemy sobie chyba na rękę przyczepić wtedy kamerkę. Znajdziemy kilka trytytek. Kabelek do ładowania, jak i podłączony do kompa. Instrukcje oraz szmatkę do czyszczenia obiektywu. No, także to zawiera zestaw. A teraz widzimy się w testach za dnia, mianowicie z mojego balkonu, a potem jeszcze przejdziemy do testu na tym, na dworzu w nocy. Chociaż nie, jeszcze pokażę Wam pierwsze uruchomienie kamerki, mianowicie zdejmę te foliki ochronne. Cyk, cyk, ok. I spróbujemy ją uruchomić, trzymając ten guzik. Zobaczymy, czy się uruchomi. Jak najbardziej. Tylko, że nie mam karty pamięci w niej włożonej. Także, czy da się bez karty pamięci coś robić? Czekajcie. Waiting for Wi-Fi. Aha, czyli tym uruchamiamy Wi-Fi, a tym jeszcze nie wiem, co robimy. Waiting for Wi-Fi connection. Dobra, weź to wyłącz. Dobra. I pokazuje, że nie ma karty. Da się wejść w ustawienia? No card, no card, no card. O, są ustawienia. Dobra. Wchodzimy w ustawienia
I teraz tymi strzałkami chyba robimy? Czy jest dotykowy ekran? Chyba ekran nie jest dotykowy. Niestety. Mamy do wyboru takie rzeczy. Pierw znajdę language, bo może będzie polski. Uwaga. Yeah, patrzcie, jest język polski. Ale wariaty. No, także mamy tutaj takie ustawienie. Klikniemy back. Aha, i wyszedłem całkowicie z ustawień. A ciekawi mnie, czy tam były jeszcze jakieś inne ustawienia. Czy też nie. Dobra, zobaczymy sobie rozdzielczości. O, domyślna rozdzielczość jest to rozdzielczość, w której będziemy testować kamerkę, ze względu na to, że jest to najczęściej używana właśnie rozdzielczość i najfajniejsza jak dla mnie. Ekspozycję możemy ustawiać, rozdzielczość foto, zdjęcia seryjne, interwał, timelapse. Częstotliwość, język, data, godzina ustawienia dźwięku. Właśnie. Ciekawe, czy będą nałożone na obraz jak to się tam zwie? Data, godzina, nie? Wejdziemy tutaj. Aha, czyli dobra. Nie będę tego zmieniał, mi się nie chce. Back. Ustawienia dźwięku sobie migawka włączymy. Dźwięk startowy sobie włączymy. Klawisze sobie wyłączę. No i gitara. OK. Obrót ekranu sobie nie będę tego ruszać. Wyłączenie LCD sobie zobaczymy. A jest na minutę, to niech tak zostanie. Format karty, ustawienia fabryczne i wersja. Czyli nic więcej chyba nie możemy w ustawieniach zmieniać. No chyba, że tam dalej będą jeszcze inne ustawienia. Momencik. Jak kliknę jeszcze kolejny raz. Nie, nie ma już ustawień. Dobra, więc kamerkę wyłączymy. Pyk. I widzimy się już tak naprawdę w testach. Także ja włożę do niej kartę pamięci i widzicie, i za chwilkę zobaczycie surowy plik właśnie z dźwiękiem nagrany tą kamerką. A więc jest to pierwszy plik nagrany tą kamerką. Jest jeszcze dość jasno, więc zobaczymy, jak się ta kamerka sprawuje. Proszę bardzo. Tak się ta kamerka sprawuje. Zobaczymy nawet, jak audio u niej brzmi. Teraz obrócę kamerkę na siebie. Testujemy mikrofon. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No i zobaczymy, czy będę mile zaskoczony po tej kamerce, czy też nie. Więc jeszcze troszkę ponagrywam tutaj test. Proszę bardzo, tak ta kamerka nagrywa. Teraz sobie sprawdzimy kamerę w warunkach sztucznego oświetlenia. Zobaczymy, jak sobie ta kamera radzi. No i przy okazji będziemy mogli zobaczyć kolorystykę, z jaką ona nagrywa. Tu mamy pieska i teraz pokazuję Wam przyściutko tutaj, proszę bardzo. A teraz przetestujemy sobie bardzo słabe warunki oświetleniowe, mianowicie nagrywam teraz monitory i klawiaturę. Jeszcze za chwilkę zajrzymy, co się dzieje na balkonie. O, proszę bardzo, tak sobie kamerka radzi z słabym oświetleniem. No i dobra. No, tak więc mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę, suba, dzwonek, czytajcie opis pod filmikiem i trzymajcie się. Do następnych. Cześć!